Chłopaki, bo przypał trochę jest. Jakby trochę kraksa, tak zwane unlucky się wydarzyło. No, serio. Lekka kraksa. Tyzywy. Bo, no powiem wam, szybko jeszcze, ok? Skins Monkey, pamiętajcie, ta strona jeszcze nie ma takich problemów. Oby nigdy nie miała, jak buff. Przynajmniej tyle, że to robią ludzie niepodlegli pod chiński rząd. To dobrze, dosyć świadczy. No, powiem, że śmiesznie. Wejdźcie se, ok, jak chcecie. Link w opisie. No to, chłopacy, tak zwany kraksownik się wydarzył. W sensie, jeszcze ja mogę wszystko robić na buffie. Totalnie wszystko. Mogę coś sprzedać, mogę coś kupić. Jest git. Ale chyba jestem wyjątkowy trochę. Bo jak tutaj powiedział pan, takie info. To cienko trochę, chłopacy. Jeżeli buff rzeczywiście powie, nawet jeżeli zrobisz kyc, to nie można. No to trudno. Chyba będziemy musieli czekać na jakąś dużą konkurencję w Europie. Po prostu, dla pana buffa. No szkoda, szkoda, że buff uznał, że... No co, ja nie wiem, co on uznał. Ja nie będę tego nazywał po imieniu, bo nie można używać takich słów na YouTubie. No, ciekawe. Bo widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna mieć te problemy. Ja naprawdę jeszcze wszystko mogę robić na buffie. Ale... Może być cinko. Mam nadzieję, że się z tego wycofają. To ten. Chociaż znając Chińską Republikę Ludową, obawiam się, że może być śmiesznie. Także dużo śmiechu wam życzę. Opróżniłem swoje konto na buffie. Jeszcze, aha. No nie, no czy naprawdę ja tego nie kliknąłem? Masakra. O, opróżniłem. No, to tak ze strachu. Przed tym, że jeszcze coś zablokują. Nie wiem, czy polecam robić to samo, bo to trochę taka panika. Bezsensowna. Ale... Może lepiej chuchać na zimne, czy dmuchać, czy w ogóle robić rzeczy związane z wydobywaniem powietrza z ust. Pozdrawiam.